Cześć. Jestem Michał, jestem jednym z redaktorów portalu Władek.pl. Portal Władek.pl tworzy około 10 osób. Ja jestem jedną z nich. Jestem zupełnym laikiem, jeżeli chodzi o surfcasting. Będziecie, oglądając te filmy, może lekko się uczyć na moich błędach, a na pewno tych błędów będzie sporo. Będę wszystko starał się opisywać. Ogólnie zakładamy, że tych filmików będzie, powiedzmy, gdzieś około 30. Na których będę pokazywał sprzęt, co zabrać na plażę, czego nie zabierać, jak to wygląda w praktyce, ile to kosztuje. Oczywiście pokażę Wam też pozwolenie, ile pozwolenie kosztuje, gdzie je kupić i tak dalej. Słuchajcie, no więc tak, dla kogo jest ten kanał, ten mini kanał w portalu Władek.pl, bo wiecie, tych kanałów jest na Władku dużo, mamy przewodnik, mamy oczywiście 500 kwater. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Mały, teraz w 2014 roku puściliśmy taką pilotażówkę Ryby, kanał, na którym będziemy publikować różne filmy, różne relacje. Tutaj mamy surfcasting, będzie też łowienie dorsza z kutrów, łowienie z mola. Dobrze, skupmy się na tym, co teraz chcę opisać. Mamy tutaj surfcasting i teraz tak. Koncepcja jest taka, że zakładamy, że kanał jest dla laików, dla ludzi, którzy by chcieli coś połowić, nie bardzo wiedzą, jak się za to zabrać, ale jedną rzecz też trzeba powiedzieć bardzo dokładnie. Sprzęt, który my zakupiliśmy na potrzeby stworzenia tego kanału, nie jest sprzętem takim, wiecie, po najniższej linii oporu. To nie jest najtańszy sprzęt. Za wędzisko daliśmy 250 zł, na przykład za kołowrotek też 250 zł, więc już mam 500 zł. Jeżeli kogoś stać, śmiało niech sobie coś takiego kupi. Przetestowany przez nas sprzęt dzisiaj w tych warunkach zarzucałem tą wędką na 120, mniej więcej 120-130 metrów, więc nie jest źle, ale wiecie, ja jestem laik, jestem trzeci raz na plaży, w tym drugi raz z tą wędką i zarzucałem może łącznie z jakieś 30 może razy. Podejrzewam, że jakby to wzięła osoba wykwalifikowana, ciach i miała z 200 metrów. Dobra. Słuchajcie, i teraz tak, nie bierzcie mocno do serca to, co ja też będę mówił. Ja mówię to, co czuję, jak mam coś ciekawego Wam do przekazania, coś kupiłem, to pokażę po prostu. Nie musicie kupować tego samego, co ja. Jeżeli chodzi o wędzisko, czy tam kołowrotek, jak sobie kupicie coś tańszego, nie zaszkodzi. Ale pamiętajcie jedno, że często trzeba we Władysławowie wywalać tą przynętę trochę dalej, bo jednak jak mamy bliżej, mamy mniej tych brań, uda nam się zarzucić, powiedzmy, na 120 metrów, jest rewelacja, tam jednak jest głębiej, rzucamy dobrze za pierwszą rewę, a czasami jakbyśmy tak troszeczkę, wiecie, potrenowali, jesteśmy w stanie rzucić nawet za drugą, więc no zupełnie inna jazda, tym bardziej, jeżeli byśmy się nastawiali na wędkowanie na przykład w dzień. Bo w dzień jednak te ryby są tam gdzieś tam głębiej pochowane, dopiero w nocy podpływają troszeczkę bliżej. Czy są ryby? Są. Przedstawię to Wam w jakimś innym filmie, co możemy złowić tutaj na plaży. No to jest taki film na wejście. Tak jak mówiłem, jestem Michał, jestem laikiem. Będziecie się uczyć, patrząc na te moje filmy. No mam nadzieję, że się czegoś nauczycie. Na pewno się troszeczkę pośmiejecie ze mnie. I to jest wszystko. Słuchajcie, zapraszam do częstego oglądania różnych działów tematycznych na Władek.pl i zasubskrybowania naszego kanału. Ciao!